Teraz jest czas konferencji. Kilka miesięcy temu zadzwonił telefon dyżurny na parafii, w której jestem, w Szczecinku. Okazało się, że dzwoni siostra, która pochodzi ze Szczecinka i która zapragnęła pójść w pielgrzymce z diecezją koszalińsko-kołobrzeską. Ta siostra, jak z nią rozmawiałem, też trochę miała taki lęk, bo była już na pielgrzymkach, ale nie na tak długich pielgrzymkach. A tak porozmawialiśmy i ucieszyłem się, gdy siostra przyjechała tutaj do nas i rozpoczęła swoje pielgrzymowanie. Pomimo tego, że sama przyjechała, jak mówiła, może jakaś współsiostra pójdzie na pielgrzymkę, ale tylko siostra Małgorzata przyjechała sama ze zgromadzenia. Też cieszymy się siostry obecnością i oddajemy teraz siostrze mikrofon i prosimy o słowo, o świadectwo. To ja bardzo proszę, żebyśmy jeszcze przez chwilę do Ducha Świętego się pomodlili i za chwilkę coś powiem. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, bądź w nich, abyśmy to, co usłyszymy, aby było to od Ciebie, z Twojego natchnienia, który jesteś tak bardzo blisko nas. Prosimy Cię, przyjdź. Bardzo dziękuję, że mogę powiedzieć parę słów. Właściwie rano podeszłam do księdza Grzesia i poprosiłam, czy mogę powiedzieć parę słów, bo dziś jest takie nasze święto zgromadzeniowe i zwykle jak byłam na pielgrzymkach tych krótszych, to coś tam właśnie o tym mówiłam. Każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela świętego, na pewno mamy ich jakiś wielu, każdy ma kogoś bliskiego. Ja też mam kilku takich bliższych i wiele jeszcze innych. A dziś jest wspomnienie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W naszym zgromadzeniu jest to uroczystość, ponieważ on założył nasze zgromadzenie. Tak kilka słów o nim powiem, a potem podzielę się takim świadectwem. To nie będzie może taka typowa konferencja, ale co Duch Święty natchnie, to Wam powiem. Edmund Bojanowski mieszkał na terenie Wielkopolski. Jeżeli ktoś zna Świętą Górę, tam gdzie są Filipini, w Gostyniu, to tam było częste miejsce jego przebywania. To był wiek XIX, wiek zaborów. Gdy się urodził w rodzinie bardzo pobożnej i patriotycznej, miał kilka lat, zachorował bardzo na płuca. Lekarze nie dawali mu szans przeżycia. Wtedy jego mama w pokoju zaczęła modlić się do Matki Bożej Bolesnej, która znajduje się w Gostyniu na Świętej Górze, prosić go o uzdrowienie. Gdy przyszła do pokoju po tej modlitwie, Edmund był już pełen życia. Po prostu jakby przebudził się z tej choroby, ze snu, został uzdrowiony. Całe jego życie jednak było naznaczone takim cierpieniem. Zawsze miał jakieś takie dolegliwości, ale żył, przeżył i to życie przeżył pięknie. W tym czasie widział na tych terenach, w których mieszkał, biedę, osierocone dzieci, chorych, bo panowały też wtedy zarazy. I właśnie wtedy on zbierał te dzieci, zaprosił dziewczyny wiejskie, które były także ze wsi, żeby zrozumiały bardziej te dzieci. I stąd, powiem Wam, rozpoczęło się nasze zgromadzenie. On je zbierał w takie ochronki, siostry tam im służyły. I potem z tego zrodziło się zgromadzenie, które właśnie zajęło się opieką nad dziećmi. Ale zajęło się też opieką nad chorymi, bo jak mówię, była wtedy zaraza, epidemia chyba cholery. On chodził do tych domów, nie bał się, siostry też, opiekował się. Także kochał bardzo ubogich. Przekazał to nam, siostrom, a także ogromną miłość do Maryi. Maryja Niepokalana jest naszą główną patronką i on ją bardzo kochał.
jesteśmy jej córkami i też tam, gdzie jesteśmy, chcemy o tym mówić. Przekazał nam w testamencie, jak umierał, powiedział przy siostrze takie ostatnie słowa, co zawsze polecałem, teraz powtarzam. Przede wszystkim prostotę zalecam. Jeżeli ta będzie w zgromadzeniu, będzie z nim błogosławieństwo Boże. Bardzo kochał prostotę Edmund, bo pewnie przyglądał się tym dzieciom, był też z nimi, a dzieci są bardzo proste i szczere. Powiedział, że prostota to jest wyjawienie tego, co mamy wewnątrz, na zewnątrz. Mamy być właśnie tacy prości. Prosty znaczy wolny, on się nie kreuje, on się nie boi. Po prostu jestem taki, jaki jestem w sercu, jakiego Pan Bóg mnie stworzył. Dlatego nie trzeba się bać, że nie porównujemy się czasami z innymi, ale właśnie ta prostota polega na tym, że jesteśmy prawdziwi, dziękujemy Bogu za to, co nam dał i jacy jesteśmy. Powiedział też na końcu swego życia, siostry moje, kochajcie się i kochajcie się, a reszty Duch Święty nauczy was. I te słowa są w nas gdzieś tak żywe i staramy się o nich pamiętać. Teraz pracujemy w Polsce, w różnych miejscach. Są 4 zgromadzenia sióstr. Jesteśmy siostry służebniczki Bogu Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Ale są siostry podzielone na takie jakby 4 gałęzie, co powstało podczas zaborów. My jesteśmy akurat dębickie, są śląskie, wielkopolskie, pleszewskie. Ale każde z tych dzieł, nad każdym z nich czuwa właśnie nasz patron Edmund Bojanowski. I właśnie w duchu jego charyzmatu chcemy iść. A ten charyzmat dzielimy też z ludźmi świeckimi. Tworzymy też takie rodziny, do których zapisują się ludzie świeccy, którzy też chcą żyć tym charyzmatem, którym jest głównie właśnie radosna i pełna prostoty służba dzieciom ubogim i chorym. Teraz, w dzisiejszych czasach, wiadomo, że w ochronkach, ochronki przedszkola to są dziś, nie tworzymy tylko w miejscach wiosek, ale i w miastach. Dzisiaj jest tak, że dzieci w ogóle potrzeba ochronić przed złem i to jest nasze takie główne zadanie, ochronić ich przed złem, wychowywać je. Edmund mówił, że wychowanie to jest to, byśmy pomagali człowiekowi odnaleźć w sobie obraz Boży. Tak jak on chciał nas widzieć, tak właśnie mamy pomóc ludziom wychowywać dzieci i w ogóle iść do Boga. I też nam powiedział, że dzieci nie słowem, ale życiem uczyć trzeba, jak żyć mają. Czyli chociaż wiadomo, że w przedszkolach siostry używają różnych lekcji języka, ale najważniejszy jest przykład, tak powiedział, to świadectwo życia nasze. Bo to świadectwo na pewno oddziałuje na innych. Tak samo jak przypomina mi się, że ktoś powiedział, że świat dzisiejszy nie potrzebuje właśnie nauczycieli, a jeżeli potrzebuje nauczycieli, to tylko wtedy, gdy są świadkami. Takie to chyba jest ważne i tak staramy się żyć. Staramy się, bo wiadomo, że słabość jest też w nas. To chciałam powiedzieć odnośnie naszego założyciela i w tej chwili podam do przodu i do tyłu takie modlitwy, w których takie folderki, na których jest modlitwa litanią, ale także taka nowenna w intencji dzieci przez przyczynę Edmunda. Pewnie, że mamy, mówię, dużo tych różnych świętych, znajomych, ale jeżeli ktoś chce właśnie szczególnie przez przyczynę Edmunda modlić się za dzieci, to proszę sobie przekazać i przekazywać tak po kolei do tyłu. I jeszcze wam powiem, że ciekawe było zdarzenie, jak była teraz pandemia, i wszyscy żeśmy się jej bali, co to za jakaś zaraza przyszła na nas. I wtedy właśnie do naszego zgromadzenia napisała jakaś pani, chyba, nie pamiętam, czy z Krakowa. Później nam czytano ten list.
I napisała, że właśnie w tym czasie bardzo pragnęła do kogoś modlić się, żeby pomógł jakoś w tym czasie, żeby go przeżyć. Do kogo się modlić? I miała wtedy właśnie sen, w którym przyszedł do niej Edmund Bojanowski. Czy usłyszała ten głos, że ma się modlić do Edmunda Bojanowskiego? Ona go nie znała i zaczęła szukać i napisała do naszych sióstr. I później tam już go poznała, że prosi o jakiś modlitewnik, modlitwy, że chciała się za jego przyczyną modlić. To też jakiś taki pewnie mały znak tego, że ten Edmund jest i na nasze czasy. Wtedy była zaraza, teraz są inne zarazy, których się boimy, ale właśnie on może nam też pomóc. Jest błogosławionym, wyniósł go na ołtarze Ojciec Święty w 1999 roku, razem wtedy z męczennikami, 108 chyba. I tak się za nami wstawia. To tyle o nim i to tyle jakby o nas. A jeszcze chciałam dodać, bo nawet jak tu szłam i słuchałam tych konferencji, to zrodziło mi się takie myśli i pomyślałam sobie, jak będę miała okazję, to się podzielę. Właśnie chodzi mi o Maryję. Maryja jest naszą główną patronką i jakoś gdzieś towarzyszy mi w życiu. Myślę, że tutaj każdy, kto idzie, ma swoją relację z Maryją i na pewno pewnie dużo by też mógł mówić na ten temat. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że... Lewa wolna! Jak mówił tu ksiądz o egzorcyzmach, to właśnie wtedy... Wolna tak, lewa! To właśnie wtedy tak sobie pomyślałam o Maryi, że Maryja jest tak bardzo, bardzo pomocna w chwilach pokus. Bardzo odstrasza złego. Strasznie on jej nienawidzi. Kiedyś miałam taki sen, można powiedzieć sen, to co tam taki sen. Ale nie pamiętam go dokładnie, ale taką istotę tego snu pamiętam, że uciekałam i gonił mnie szatan. I w momencie, gdy mnie gonił, ja wołałam: o Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Jak ja wołałam to wezwanie, to on wtedy się oddalał. Nie wiem, do tej pory pamiętam ten sen i do tej pory ta modlitwa mi bardzo towarzyszy. Wierzę, że Maryja bardzo odstrasza złego i bardzo nas prowadzi do Boga. Pomaga nam do Niego jakoś tak wracać. Też zdarza mi się, no mam taką łaskę, gdzieś odkryłam, że czasami posługuję w hospicjum przy umierających. I na ile to jest możliwe, to niekiedy no mówię im tak o Maryi, niekiedy im dam ten cudowny medalik, który jest taki właśnie rozsławiony, że kto go będzie nosił, to dużo łask otrzyma. Kiedyś była taka sytuacja, że z taką panią rozmawiałam i później przyszłam akurat w czasie, kiedy przychodzili odwiedzać chorych i przyszedł jej mąż. Ja wiedziałam, że ona ma trochę problemy z wiarą, że tam chyba coś było. I tak zaczęliśmy jeszcze rozmawiać, ona tak leżała chora, ten mąż siedział obok i zaczęliśmy tak rozmawiać i ja tak na koniec już mówię, czy mogę jej ofiarować medalik Maryi, tak żeby po prostu był. A ten mąż wtedy tak zareagował i mówi: ale siostro, ale nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, bo my jesteśmy ateiści. My po prostu, no nie potrzebujemy. A ja wtedy tak zwróciłam się do niej, ponieważ miałam na tyle odwagi, bo już ją wcześniej trochę poznałam. I mówię: czy chce pani ten medalik zostawić? I ona wtedy tak skinęła głową: tak. Nie wiem, jak dalej się potoczyło jej wewnętrzne życie, ale głęboko wierzę, że Maryja na pewno jej nie zostawiła i pomogła jej przejść na tą drugą stronę właśnie swoją łaską. Tak. Jeszcze chciałam powiedzieć, oprócz tego,
że drugą taką rzecz. Maryja to jest pierwsza, taka bardzo ważna dla mnie w życiu i dla wielu z Was też wierzę. A druga rzecz to Słowo Boże. Jestem już w klasztorze sporo lat. Jak przyszłam do klasztoru, to minęło już tak może kilkanaście lat. My mamy w zgromadzeniu przyjętą taką medytację Słowa Bożego. Zawsze pół godziny dziennie, rano, zwykle rano. I wtedy uczymy się takiej metody ignacjańskiej, alfonsjańskiej się uczyliśmy, żeby jakoś to Słowo Boże, fragment rozważyć. No i tak każdy później w życiu swoim próbuje jakoś medytować. Ja tak też próbowałam. I tak dopiero po kilkunastu latach nagle wzięłam do ręki książkę, ktoś mi chyba podarował, księdza Krzysztofa Wąsa, Jak żyć Słowem Bożym na co dzień. Zaczęłam czytać, przeczytałam i wtedy Pan Bóg jakby dotknął mojego serca przez tą książkę. Ja nawet nie miałam pragnienia jeździć na rekolekcje Lectio Divina jakoś tak specjalnie, no tak po prostu żyłam, tak no, normalnie tak. A po tej książce, jak ja ją przeczytałam, to Pan Bóg tak dotknął mojego serca i powiedział mi o tym słowie, że ono jest tak żywe w nas, że ten żar, który wtedy wlał, to do tej pory jest we mnie. I jeżeli mam taką okazję, czasami jakoś jest taka sytuacja, no na przykład teraz, to bardzo chcę się tym podzielić, bo ja, no mówię, do tego momentu żyłam tak, że pewnie jak wielu z nas żyje, że czytamy, słuchamy na liturgii, jakoś tak próbujemy, przeżywamy, no wtedy to była taka łaska, że jak usłyszałam to słowo, jak ten ksiądz pisze o tym, to, no to takie mi się to wydało żywe, że to jest inne słowo niż każde inne, każda książka, że ono nam pomaga żyć. I od tamtego czasu te medytacje w ogóle stały się dla mnie jakieś takie w ogóle nowe, świeże. Nie powiem, że teraz do końca to jest w tym momencie, bo też przeżywam chwilę słabości i czasami za mało jakoś się przygotuję, czy jakoś tak za mało się staram. Ale ciągle jest to żywe we mnie, że ono pomaga mi żyć. I chciałam zachęcić wszystkich, którzy sięgają do słowa, bo na pewno to wszyscy robią, żeby uwierzyć w Jego moc i w Jego takie życie, które właśnie w Nim jest. Bo na przykład ja bym mogła powiedzieć, czasami tak próbowałam, że może komuś tą książkę polecę, no nie? Ale sobie pomyślałam tak, akurat u mnie Pan Bóg się posłużył tą książką, u kogoś innego może się czymś innym posłużyć. Może to wcale go ta książka nie wzruszyć. Ale zachęcam, żeby odkryć, że to słowo jest właśnie takie żywe. Ja teraz na przykład na Eucharystii bardzo próbuję wsłuchiwać się w to słowo, w te psalmy, czytania. I zawsze jakieś zdanie tam wydobyć z tego i gdzieś tam zostawić sobie w sercu. I tam ksiądz Wąs nawet mówił, że to nie chodzi o to, że my teraz siedzimy na medytacji i wymuszamy, żeby jakieś słowo, no wymuszamy, żeby ono już przyszło. Właśnie nie. Czasami siedzimy i nic. A czasami, no właśnie ja chcę Wam powiedzieć, że czasami w życiu przychodzi jakaś sytuacja i nagle jakiś wers Pisma mi wchodzi w tym momencie. Kiedyś było mi tak trudno, obudziłam się chyba i sobie myślę, jejku, takie trudności się pojawiły i przyszło mi nagle słowo, nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. I wtedy ja zaczynam powtarzać sobie to słowo i ono mi pomaga żyć. I to tak w wielu momentach życia jest. Kiedyś też rozważając Ewangelię świętego Jana, tam jest o Natanaelu i tam było: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I tak rozmawiając z Panem Bogiem, mówię mu, no tak, bardzo bym chciała, żebyś tak o mnie powiedział, ale no widzę swoją słabość, widzę grzech, no i nie wiem jak to. A w tym momencie dotyka mnie to słowo, w którym Pan Bóg mówi, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.
I wtedy pomyślałam sobie, to nie ma, to znaczy teraz, dziś, już, w tej chwili. Jeżeli ja pragnę tego i w tej chwili, to on to widzi, że to w tej chwili nie ma podstępu. Ja nie muszę patrzeć na przeszłość, tylko to słowo mówi, nie ma. I są, jest wiele takich momentów, w których właśnie czuję, że to słowo jest takie, że ono dotyka tak samo istnie serca i później te fragmenty staram się, czasami zapisuję, a czasami właśnie tak pamiętam i powtarzam, żeby nimi żyć. Ja w posłudze jestem organistką, śpiewam i gram. I na mszy świętej często wykonuję psalmy, bo to tak jest zwykle, że organiści wykonują. I kiedyś się zdarzyła sytuacja, że jeden ksiądz mi powiedział, siostro, mogłabyś sobie tak po dwie zwrotki tego psalmu śpiewać. A ja tak spróbowałam to delikatnie powiedzieć księży, ale po prostu, no wolałabym cały, no bo to jest Słowo Boże, takie żywe. Oj, siostro, i coś tam tak się obruszył. Wydaje mi się, ponieważ to gdzieś odkryłam, że nie chcę skracać do dwóch, do jednej, bo ja nie wiem, czy w trzeciej zwrotce ostatnie dwa wersy nie przemówią do kogoś, jeżeli on w to właśnie wierzy, a nawet nie wierzy. Może Pan Bóg w tej trzeciej, ostatniej zwrotce do niego chce powiedzieć. No i dlatego tak to czynię. I to słowo bardzo mi pomagało żyć i pomaga nadal. I dlatego tym się chciałam podzielić z Wami. Ale ja wierzę, że Pan Bóg jest. I jakoś ciągle wierzę, że On jest. No i że nigdy nie opuszcza. Dlatego to jest takie też słowo dla tych, którzy też przeżywają różne cierpienia, żeby się nie załamywali. I jakoś te, może czasami jakieś zwątpienie Bogu oddawali, że On jest w tym i jest bardzo blisko nas. Jeszcze powiem na koniec, że kiedyś powiedziałam Panu Jezusowi, Panie Jezu, dobrze, jak już to słowo tak gdzieś jest to żywe, dałeś mi ten posmak tego słowa, to powiedz mi, gdzie jest w Piśmie Świętym tak napisane, że Ty mnie miłujesz, ale tak bym chciała takie słowa. Ja wiem, że On to pokazał swoim życiem i nie powinnam może tak, ale... No i tak od razu nie otrzymałam tej odpowiedzi, tylko kiedyś właśnie była jakaś adoracja taka, było nas kilka w kaplicy chyba z młodzieżą i żeśmy się modlili i ja nagle słyszę w sercu, ja Cię miłuję. I sobie myślę, no tak, no przecież to jest to słowo, na które czekałam i ono jest w księdze Izajasza. Nie lękaj się, bo ja Cię miłuję. I wtedy tak sobie myślę, Panie, no wszędzie możemy znaleźć to słowo. Naprawdę ono jest, nasze życie jest w tym Piśmie Świętym, możemy je odnaleźć. Może czasami musimy poczekać chwilę, ale ono jest, jest żywe i pomaga nam żyć. To tyle pewnie z mojej strony i bardzo dziękuję, że mogłam się podzielić. Myślę, że tu każdy na pewno by miał wiele, wiele o swoim życiu, czy w ogóle do powiedzenia na chwałę Bożą. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen. Dziękujemy, siostrze. Dziękujemy za to słowo o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, ale też to słowo świadectwa siostry. Świadectwo takiej miłości do Pana Jezusa. Teraz jak zawsze mamy taki czas na to, żeby podzielić się jakąś może refleksją związaną z usłyszanym słowem, z konferencją. Może ktoś z nas chciałby zadać pytanie siostrze Małgorzacie. To jest właśnie teraz taka okazja i możliwość. Mikrofony są dostępne. Jeden mikrofon ma siostra, drugi mikrofon mam ja. Dlatego zachęcam. Jedyna wyjątkowa okazja, by siostrze Małgorzacie zadać pytanie, ale też zachęcam do podzielenia się może swoim świadectwem w kontekście Słowa Bożego. Siostra mówiła o Słowie Bożym, ale też mówiła o relacji do Maryi. To jest też może taka okazja, moment, żeby podzielić się właśnie w tym temacie.